taśmę. Mam dwie w grze od wczoraj, co to znaczy kupson? Trzeba to powiedzieć, dość pierdolę. A, już wiem. Jak ktoś stoi na przeszkodzie i błędy mi wymienia, takim to chuje w gubę, ja powiem bez wątpienia. Dzisiaj nadeszła znowu mnie zajebista wena. Nawinę sobie o tym, co nazywam wspomnienia. Kiedyś miałem kolegów, gdy miałem wyświetlenia. Nawet lizała dupę mi YouTube'owa scena. Czy to jest chora prawda, czy może schizofrenia? Dość pierdolenia, tyle do powiedzenia. Niektóre słowa kurew są nie do zrozumienia. Jak się nie podoba, nie oceniaj, no i do widzenia. Liczą się ci prawdziwi, niezadufani w sobie. Ale kto na YouTubie, jak nie ja tobie prawdę powie? Tego się już nie dowiem, czym kierują się ludzie. Czemu siedzi w nich nienawiść, czemu żyją wciąż w obłudzie? To powiem bez jebania i bez pierdolenia. Rzeczywistość jest taka, że normalności nie ma. Nigdy mnie nie poznałeś, to nie wymawiaj imienia. Uwierz mi, nie mam nic do stracenia. Nie wierzę w to, co widzę. Ludzie chwalą się tęgą, a zapomnieli chyba, jak kiedyś walczyli z biedą. Czy kupić mamie kwiatka, czy kupić Lamborghini? Ludzie są pojebani i nic mnie już nie zadziwi. Dla moich fanów bita piona, a hejterzy dość pierdolenia. Nie powstrzymał mnie nikt i nie powstrzyma mnie nigdy przed nagrywaniem rapsów szczerych, bez fałszu szczypty. Lubię nawijać życie i mówię o tym szczerze. Czasem też popełnię błąd, ale będę lepszy, wierzę. Jak mogłem, to pomogłem, mi zaglądali w portfel. Nie interesuj się, bo ci kurwa złamie nogę. Hajs nie leci z nieba, więc bierz się. Kurwa, dobry tekst. Szczególnie spoko tekstik, ale to mnie zaśmieszy. Nie interesuj się, bo ci kurwa złamie nogę i chuj. Hashtag magical. Za robotę, kiedyś niedoceniany, dzisiaj ja jestem Bogiem. Czasem się chodzi w dresach, czasem skakujesz w garniak. Tak jest w dorosłym życiu, przecież to normalka. Trzeba sobie radzić, bo teraz bywa ciężko. I nikt wcale nie mówił, że będzie ciągle lekko. Wróciłem silniejszy, działam półtora roku. I nic się nie zmieniło, bo kurwy na każdym kroku. Mimo wszystko teraz, nigdy się już nie podda. Myślisz, że mnie pokonasz, a może zrobić loda. Więc uświadom sobie, że jestem tu i teraz. Uszanuj to mordeczko, że chcę ci dawać przekaz. Kocham to, co robię, bo już od 4 lat. Jeśli jesteś za mną, to jesteś dobry brat. Hej, możecie.